Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym felietonie. Dzisiaj dużo ciekawych spraw, m.in. wspomnienie stanu wojennego, czy w Radomiu będzie Sylwester w czerwcu oraz parę innych ciekawych wydarzeń. Serdecznie zapraszam, startujemy. No, aż sobie tutaj napisałem na kartce, moi drodzy, bo to jest tego trochę sporo, ale zaczynamy dzisiaj od stanu wojennego. Moi drodzy, no, ja stanu wojennego nie pamiętam, bo wtedy byłem dzieckiem, miałem 4 lata i kojarzył mi się ze stanem podgorączkowym, ale ci, którzy pamiętają, mówili mi, jak to było, jak ludzie walczyli o wolność, jak ludzie cierpieli, jak byli internowani, jak byli bici, katowani. I jak dzisiaj ci ludzie się mają. Wielu z nich już nie żyje, bo ścieżki zdrowia wykończyły ich zdrowie i wcześniej zmarli niż pewnie było to planowane. Wiem, że teraz herezję mówię od strony wiary, no przepraszam. To była oczywiście taka ironia. Natomiast dzisiaj lansuje się takich bohaterów, takie gwiazdy na siłę, prawda? Stan wojenny, opozycja, no i kogo dzisiaj się lansuje? Ano pana Wałęsę, ano panią Krzywonos, a jeszcze tam paru innych, prawda? A takie ciche osoby, które tak naprawdę walczyły, które były pałowane, bite i katowane, to tak jak wspomniałem, albo już nie żyją, albo dzisiaj są bardzo chore i nikt o nich nie pamięta. I to, co mówił prezydent Duda właśnie, że o takich osobach trzeba pamiętać. Nie o takich Krzywonosach, które, prawda, pani Krzywonos zatrzymała tramwaje w Gdańsku. Które? Swój własny. Bo jej prąd wyłączyli na podstacji, tak? Pan Wałęsa, no rzeczywiście miał taki pewien epizod bohaterstwa w jakimś czasie. Ja się jestem skłonny do tego nawet przychylić, że rzeczywiście poprowadził tą Solidarność, że był tym takim liderem. Ale też niektórzy naukowcy, tak jak na przykład pan profesor Cęckiewicz, mówi, że to liderowanie było naznaczone już zdradą. Bo on ciągle gdzieś kombinował na dwie strony. Posłuchajcie pana Cęckiewicza, on pokazuje pewne dokumenty, prawda? No i dzisiejsi bohaterowie, jakże po prostu, tak zwani bohaterowie, jakże po prostu usiłują na siłę swoją legendę utrzymać. I znowu pan Wałęsa. Zamiast powiedzieć, przepraszam, tak, rzeczywiście, w roku 70 popełniłem błąd, podpisałem to, tamto, siamto, ale ja tego serdecznie żałuję, byłoby zupełnie inaczej. A tak plami sam swoją własną legendę. A ludzie, którzy tak naprawdę walczyli, nie mają dzisiaj nic. Są biedni, chorzy, najczęściej na minimalnych emeryturach. A ci, którzy tylko wystawiali twarze do kamer, ci, którzy po prostu byli na świeczniku i tak naprawdę niewiele ich to kosztowało, a mądrzyli się, mędrkowali. Takie Kuronie, takie tam Michniki i inni, prawda? To oni po prostu w tym momencie opływają we wszystko. No, Kuroń już nie żyje, prawda? Mieli zaszczyty, bądź mają zaszczyty. A gdzie ci zwykli ludzie? Kto ich doceni? No oczywiście doceni ich Pan Bóg po śmierci, tak? Ale kto ich doceni? Tutaj na ziemi. Już tutaj na ziemi należy im się docenienie za to właśnie, że byli takimi cichymi bohaterami. Za to, że po prostu walczyli i nic za to nie oczekiwali. Nie oczekiwali za to zaszczytów. Pamiętam, że już wiele lat temu jedna z pań wypowiadała się, że właśnie kiedy pan prezydent Wałęsa organizował jeszcze takie uroczystości,
z okazji tego stanu wojennego. On jeszcze tam to organizował i jedna z pań wypowiadała się, że u niej była cała drukarnia, taka najważniejsza, a teraz ona nawet nie dostała zaproszenia na tą uroczystość. A więc ona wystawiała głowę pod toporek, a tak naprawdę nic z tego teraz nie ma. Nie wiadomo zresztą, czy dzisiaj żyje, ale na przykład pani Irena Piotrowicz, kolejna bohaterka ze Szczecina, prawda? Kolejna bohaterka, która po prostu zamach był na nią zrobiony. I zamach zresztą przeprowadzony, nie to, że zaplanowany, przeprowadzony. I przeżyła ten zamach, jeden, drugi. Prawda? I dzisiaj co? Prezydent świętej pamięci, prezydent Lech Kaczyński uhonorował ją orderem po bardzo wielu latach, prawda? Kiedy jeszcze, tuż przed swoją śmiercią zresztą pan prezydent ją uhonorował tym orderem Virtuti Militari. I co? A dzisiaj co? Dzisiaj ona ma małą emeryturkę i koniec. I jest bardzo chora. A do niedawna opiekowała się swoją mamą, też bardzo ciężko chorą, już mama nie żyje. Prawda? I to są ci bohaterowie grudnia. Nie pan Wałęsa, który był gościem rządu PRL, bo tak mu powiedział pan Ciosek, który go odwiedził w Arłamowie i powiedział: panie Lechu, jest pan gościem rządu PRL. A więc nie internowany, więc Wałęsa nie był internowany. Wałęsa był gościem rządu PRL, co zresztą później sam Ciosek przecież potwierdził, prawda? Tak to wyglądało, moi drodzy. Więc z jednej strony mamy wielkich, wspaniałych bohaterów, ale cichych. A z drugiej strony mamy tych ze świecznika, których niegdyś uważaliśmy za wielkich, a teraz wyszło to, co wyszło. Prawda? No wystarczy posłuchać sobie spotkań z panem Cęckiewiczem dotyczących książki chociażby o panu Lechu Wałęsie, Wałęsa Człowiek z Teczki. Przeczytajcie książkę. Przeczytajcie wspomnienia pana Wałęsy. Sam przecież opowiadał o pewnych rzeczach. Po prostu nie wiem, czy mu się to wymysknęło, czy jak. Sam kiedyś nawet publicznie do mediów, to widziałem przecież nawet na internecie, powiedział, że kapitan Graczek to jest ten, który go zwerbował. Więc mamy dwa rodzaje legend. Te prawdziwe. Te takie autentyczne osoby, które szczerze i z całym sercem były za tym, żeby Polska była wolna, chociaż może do końca sobie tego jeszcze nie uświadamiali, bo dopiero później, jak to się mówi, na spontana parę postulatów wyszło. A byli tacy, którzy byli naznaczeni zdradą od początku, bo przyszli albo donosić, albo robić karierę. Tak jak na przykład Geremki i inni. Prawda? Więc, moi drodzy, warto tą rocznicę celebrować i warto pokazywać te dwa przykłady. Właśnie z jednej strony tych autentycznych bohaterów, jak Alina Pienkowska, jak Anna Walentynowicz świętej pamięci, prawda? Zresztą Alina Pienkowska też już nie żyje, była żoną, uwaga, Bogdana Borusewicza. Prawda? I te legendy prawdziwe oraz te pseudolegendy, które dzisiaj się sprzedały. Pan Wałęsa, pani Krzywonos, czy chociażby wspomniany pan Borusewicz. Prawda? Chodzi, donosi na Polskę, jego gwardia cała, platformiano obywatelskie, czy tam kopo-kopo, nie wiem, jak to teraz tam nazwać. No właśnie, a skoro już jesteśmy przy tych zdradach i przy tych wszystkich donosach do Brukseli, no bo to już mamy kolejny temat, to dzisiaj pan Franz Timmermans zrobił sobie konferencję prasową i oczywiście zrobił sobie zaraz na tej konferencji kampanię kosztem Polski. I znowu zaczął się czepiać sądów, że Polska za mało robi i tak dalej. Ja myślę, że ten pan, oprócz tego, że chce zrobić kampanię sobie, uważam, że mu ta kampania nie wypali.
Bo już ludzie w Europie mają dość lewatywy i to po prostu pokazuje ewidentnie wydarzenia w Paryżu, do których też zresztą zaraz dojdziemy. Więc on nie wygra, ale jeszcze póki co to kąsa. Żeby tylko, broń Boże, ta katolicka Polska nie była dalej katolicka, żeby ta Polska po prostu nie była narodowa, w sensie takim, że ze świadomością polskości, żeby można było stworzyć super europejskie państwo. No tak. Bo Polska właśnie jest tą taką zadrą, która powoduje, że Europejcy nie mogą stworzyć super państwa, no bo myśmy zrobili coś takiego, jak na przykład, że tak powiem, koalicja Węgry, Litwa, Polska, Estonia, prawda? Te państwa nadbałtyckie, Śródmorze i tak dalej. To właśnie to jest to. I Polska dlatego jest taka niewygodna. A że nasi zdrajcy stracili władzę, nie mogą już kraść, nie mogą pieniędzy doić z Polski dalej, tak? No to trzeba teraz pluć na Polskę, na międzynarodowych, w międzynarodowych kręgach, wszędzie, gdzie się da, prawda, po to, żeby pokazać, jakie te władze w Polsce są złe i żeby móc mówić, że Polska na arenie międzynarodowej nie jest szanowana. I że proszę, tu proces, tu artykuł 7, tu 107, tu 250, jakiś tam inny jeszcze. To Timmermans, tu jakiś inny kot z psem, to jeszcze coś innego, jakiś Juncker z pijak i tak dalej, nie? O to chodzi. A potem powiedzą w Polsce, w polskich mediach mainstreamowych, no powiedzą, no proszę państwa, ten rząd w ogóle nie rządzi, nie umie i tak dalej, no i tak dalej, prawda? No i w ten sposób właśnie chcą odzyskać koryto. To jest tylko po to. I pamiętacie, jak pisałem w moim artykule o pani Hartwich, nie? Ona teraz poszła do pana Rysia, partia jakaś tam teraz, czy nie teraz, czy coś innego, i zaczęła przemawiać, że Ryszard, nie pan przewodniczący, pan prezes, tylko Ryszard i Joanna, mówimy tutaj o pani Scheuring-Wielgus, oni pompowali te materace. No, pięknie. No to jak ja bym pompował materac pani tej tamtej, to może też przyjdzie do mnie i będzie tam skandować. Telewizja Radom najlepsza na świecie, nie? Nie będzie? No nie będzie, bo nie pompowałem materaców w Sejmie. To, co wam pisałem w artykule, to widzicie, że się sprawdza, że pani Hartwich ma w tej chwili bardzo duże ciągotki sejmowe, ma powołanie na posła. Tylko jest pytanie, czy jest sens wybierania zdrajców. To jest inna sprawa. Więc pani Hartwich w pierwszym rzucie od razu pójdzie do pana Timmermansa i żeby mogła, to by tam mu wycałowała wszystkie te pierścionki, nie tylko pierścionki, prawda? Jak cała opozycja. Bo żeby chociaż opozycja podała jakąś sensowną ustawę, którą PiS odrzucił. No na przykład już słynny ZUS. Nie. Tego nikt nie chce ruszyć. Dlaczego? Bo tam pracują ciocie, babcie, wujkowie, córki, synowie, wnuki, wszystkich. Dlatego nikt nie chce tego ruszyć, a 350 tysięcy moje zniknęło. Prawda? Czary mary. No i oczywiście wiadomo, że jeżeli towarzysze Europejcy wygrają, że jeżeli towarzysze Europejcy jednak dopną swego, że te ustawy sądowe, których dzisiaj na konferencji mówił pan Timmermans, rzeczywiście zostaną przywrócone, no to wtedy znowu będzie bezkrólewie, bezchołowie, prawda? I tacy mecenasi będą sobie mogli wynosić jakieś ustawy o IPN-ie czy cokolwiek, prawda? I bezkarnie do BND, do Izraela, gdziekolwiek, prawda? Teraz jest jakiś bat na nich, a wtedy nie będzie. No i właśnie o to chodzi, żeby rozbroić Polskę, żeby Polska była bezbronna, bo wtedy będzie można stworzyć wspólny eurokołchoz. No, na co mojej zgody przynajmniej nie ma, nie wiem jak u was. Także to w ten sposób. No i właśnie, co do tych eurokołchoźników,
to mamy Radom i nasze kochane władze. Ja wiem, że moi ziomkowie z Radomia mogą powiedzieć: panie, no plujesz pan na własne miasto. No ale proszę państwa, ja już mam dość. Po ostatniej Radzie Miasta to ja chyba odnoszę wrażenie, że już jest tak źle z budżetem, że za chwilę będą wyprzedawać srebra rodowe. Więc ja nie wiem, ja po prostu się zastanawiam, naprawdę. Słuchajcie, ja tak sobie myślę, że no, kiedy ja pyszczyłem, prawda, w czasie kampanii za tymi mieszkańcami, na przykład Oboziska, chociaż nie tylko, i Wólki Kwateckie, jeszcze parę innych miejsc, to ja teraz myślę, że jak ja bym tego nie robił, to już Urząd Miasta by to kombinował w różne niewłaściwe strony. I zaraz mi ktoś powie, że no, pan insynuuje. No ale tak, no proszę bardzo. Ogłoszenie w prasie. Nie ma kredytu, nie ma Sylwestra. No to co, kredyt będzie w czerwcu. No to jak będzie w czerwcu, to Sylwestra zrobią w czerwcu, tak? No to już taka bieda, taka masakra, taka za przeproszeniem dupa, że już nie ma nawet pieniędzy na Sylwestra dla mieszkańców? No to gdzie wyście te pieniądze podzieli? Co się stało z pieniędzmi? No już taka bieda, taka masakra? Nawet nie stać was po prostu na to, żeby za, nie wiem, 5 000 wynająć jakąś orkiestrę, nie wiem, skrzypce, gitara, tam bębenek i żeby grało? A nie chcecie skrzypiec, gitary, niech będzie DJ. 2-3 000 wydatek. Macie, wydatek. Macie przecież swoich, na przykład utrzymujecie resursę, prawda, obywatelską. Tam też jest jakiś DJ, nagłośnienie, coś, bierzecie i gracie. Czy to wszystko musi kosztować 500 000? Nie. Nie róbcie wstydu, moi drodzy. Moi drodzy, można władcy radomscy, nie róbcie wstydu, bo to już po prostu ręce opadają. Naprawdę. Ręce opadają. Poszedłem do was po 500 zł dla młodzieży na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, żeby produkować film o Radomiu. I nie było. Nie jestem biedny, nie mogę, no nie, absolutnie. I co, za tydzień czasu wyrąbaliście 500 000 na bezsensowny tunel. I teraz kolejna sprawa. To co, pieniędzy miasto nie ma, prawda? Ale Żeromskiego i tunel i wszystko jest oświetlone jak w dzień. Może wyłączcie ten tunel. Mam pomysł, sprzedajcie ten tunel, weźcie za niego 500 000 i zróbcie Sylwestra dla mieszkańców. Ja nie mówię, żebyście stawiali jedzenie, picie. Możecie przecież na przykład zaprosić handlowców. Ci handlowcy rozstawią stragany, jeszcze wam za miejsca handlowe zapłacą, prawda? Bo oni będą mieć z tego zysk, wy też. To co, miasto nie dostało kredytu i nie będzie Sylwestra? No śmieszni jesteście, jeśli to jest prawda. I kwestia następna. W jak złym stanie finanse musi mieć miasto, skoro już nie dostało kredytu? To jest proste pytanie. To jest takie, powiedzmy, ja pobieżnie dosyć przyjrzałem się tym obradom Rady Miasta, co ostatnio było, ale naprawdę, słuchajcie, dla mnie to jest klęska. Kogo wyście wybrali, moi drodzy, bo ja nie głosowałem na tego jegomościa. Kogo wyście wybrali? To co, to uważacie, że wcześniej to było lepiej? Nie, wcześniej było dokładnie to samo, tylko was oszukiwano w kampanii. I w tym momencie trzeba byłoby powiedzieć: sprawdzam. Zapytać się, czy jak kandydat oszukał, obojętnie jak się nazywał, czy do Rady Miasta, czy na prezydenturę, czy jego mandat jest ważny? Bo akurat w tym przypadku to kandydat miał pełną wiedzę i niczym nie skrępowaną na temat stanu finansów miasta. A teraz nagle tak. Tu będziemy ciąć, tu będziemy ciąć, tu będziemy ciąć, tu będziemy ciąć? Nie. Gdzie te pieniądze są? Proszę mi odpowiedzieć. I dlaczego ośmieszacie miasto 200-tysięczne? Aglomerację naprawdę sporą już jak na Polskę. Może jeszcze przecież nie największą, ale już sporą. Powodujecie, że mieszkańcy was się wstydzą. Takie właśnie rzeczy. No, Zakopane ma Sylwestra.
telewizją polską potrafili się dogadać. No to wy weźcie, nie wiem, którąś z radomskich telewizji, albo jak już nie pasują wam radomskie telewizje, chcecie coś ogólnopolskiego, no to weźcie jakąś ogólnopolską telewizję, prawda? Dogadajcie się, sprzedajcie prawa do transmisji, coś. A tak to co jest? Ośmieszacie nas. Ośmieszacie Radom. Tak to po prostu wygląda. No i teraz przechodzimy do z Radomia przechodzimy do Paryża. Otóż, jak to ładnie nazwał pan Timmermans, w Paryżu był incydent, prawda? W którym zabito kilka osób na jarmarku bożonarodzeniowym, prawda? Niedaleko Parlamentu Europejskiego. Incydent. Incydent dżihadysty, prawda? Nie, to nie był incydent. To był zamach. To był klasyczny zamach. Mało tego, za ten zamach, oprócz tego jakiegoś Alwiego, jakiegoś tam, i są odpowiedzialni bezpośrednio politycy europejscy, łącznie z panią Merkel i łącznie z panem Timmermansem i tym pijakiem Junckerem. Bo to oni otworzyli im drzwi. To oni im otworzyli drzwi, to oni klaszczą, kiedy nas, chrześcijan, mordują. To oni im klaszczą. Oni ich tu ściągnęli. I to oni bezpośrednio powinni być sądzeni razem z tym Alwim. Jestem ciekawy, czy jakby razem z tym Alwim taka pani Merkel, czy jakiś tam Timmers, czy jakiś inny pajac europejski dostał wyrok, to czy którykolwiek znalazłby się taki, który by jeszcze tych migrantów chciał ściągać. No i kwestia następna, pytanie. Jak w Paryżu były zamieszki tych żółtych kamizelek, jak ludzie protestowali, jak ich policja pałowała, 90 tysięcy policjantów wyszło w całej Francji, na parę tysięcy ludzi, to Parlament Europejski nie chciał się zająć, bo tam jest demokracja. Jak u nas nikt nikogo nie pałuje, tylko zrzuca komuchów starych ze stołka, złodziei wsadza do więzienia, oszustów i bandytów karze, to jest zagrożenie dla demokracji. Dlaczego? A no właśnie, bo ci bandyci współpracują z eurokołchozem. Jakby nie współpracowali, to nie. Mało tego, mało które media powiedziały o procesie pani Natalii Świtek-Płażyńskiej, tak, żonie tego byłego kandydata na prezydenta Gdańska, przeciwko jednemu z niemieckich koncernów, konkretnie prezesowi tego koncernu, który nazywał ją polską świnią, polską szmatą, że Polacy to są niewolnikami, mają tylko prawo żyć jako niewolnicy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego Unia Europejska się tym nie zajmuje? Czyż by się zgadzała? Piszcie, co o tym sądzicie i do zobaczenia w następnym felietonie.